Witajcie, drodzy Balowicze. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kwestiach organizacyjnych naszego kanału i też odpowiem na kilka komentarzy, kwestii, które najczęściej się też pojawiają. Zapraszam. Po statystykach tego kanału widzę, że oczywiście wywiady w domach z Bali są tymi filmami najbardziej pożądanymi przez Was. I to jest oczywiście zrozumiałe, tylko z drugiej strony jest realizacja takich nagrań. Po pierwsze jest ona bardziej kosztowna, po drugie czasochłonna, wymaga też zaangażowania drugiej strony, właścicieli takich domów, żeby się też zgodzili, żebym taki wywiad mógł z nimi przeprowadzić. I nawiązując też do komentarzy, które się pojawiają, że czasem nie ma wnętrza, podanej kwoty, pamiętajcie też, że ceniąc prywatność danego właściciela domu z Bali, jeśli nie chce podać ceny, jeśli nie chce pokazać wnętrza albo jakichś danych szczegółowych, to mi należy zaakceptować tą decyzję i być wdzięcznym, że też chciał poświęcić swój czas i opowiedzieć o swoim domu z Bali w zakresie takim, jakim jest dla niego wygodne. Prosiłbym Was, żeby to czasem też uszanować. Czasem też w komentarzach zadajecie takie z pozoru niewinne pytanie techniczne dotyczące domu z Bali, na które uważam, że często lepiej jest skontaktować się albo telefonicznie, albo mailowo, najlepiej telefonicznie, po to, żebym ja mógł Wam zadać kilka pytań naprowadzających, a dopiero wtedy mogę Wam udzielić takiej bardzo trafnej, kompleksowej odpowiedzi, pomocy. Z pozoru, tak jak powiedziałem, wiele pytań wydaje się krótkich, bardzo prostych, ale z mojego punktu widzenia, z punktu wieloletniego doświadczenia w kwestii budowy domu z Bali, na tym wiele tematów trzeba po prostu patrzeć wielowątkowo i poinformować o wszystkich, jakby porozmawiać o wszystkich kwestiach za i przeciw. Jeśli ktoś z Was też ma dom z Bali i chciałby ten dom z Bali pokazać, napiszcie do mnie, w stosownym czasie będziemy się też umawiać. Na pewno dla mnie bardzo mocno ważne jest to, żeby druga strona czuła się też na takim wywiadzie komfortowo. Na pewno nie będę pytał o rzeczy, o których nie chcę rozmawiać, także wybaczcie, ale nie każdy wywiad będzie kompletny. To, jakie informacje są pokazywane, zależy bardzo mocno od właściciela tego domu. W statystykach, jakie dzisiaj zobaczyłem, tylko 3% osób oglądających te nagrania subskrybuje ten kanał. Prosiłbym Was bardzo mocno o to, żeby jednak kliknąć ten czerwony przycisk przy tym kanale, bo tak jak już wspominałem, to pomaga naprawdę twórcom takim jak mi i innym kanałom rozwijać się. Dzięki temu te filmiki będą miały też większą nośność, wykonawcy będą chcieli pokazywać czy swoje produkcje, czy domy swoich klientów. Jakby możliwości się bardzo mocno zwiększają. Także z góry dziękuję za subskrypcję. Komentarze. Na te zawsze znajdziecie odpowiedź ode mnie, albo przynajmniej łapkę w górę, jeśli to jest po prostu podziękowanie za nagranie. Jedno, co proszę Was, żebyście uznali, to to, że czasem odpowiadam na komentarze w ciągu dnia, dwóch, trzech, a czasem jest to ponad tydzień z uwagi na dużą ilość obowiązków. Jeśli są tematy, które chcielibyście poruszyć, a jeszcze nie ma na tym kanale, napiszcie też w komentarzu. Ja te komentarze zawsze, tak jak powiedziałem, prędzej czy później czytam, a tematy, które uważam też za takie możliwe do zrealizowania z mojego punktu widzenia i też jakby oczekiwane przez innych widzów tego kanału, będę realizował. Wpisuję na listę i na pewno prędzej czy później one zostaną zrealizowane. Ten kanał przede wszystkim robię dla Was, bo bez widzów ta praca praktycznie nie ma sensu. Dlatego też te tematy, które mi zgłaszacie, biorę naprawdę na poważnie i wpisuję sobie je na swoją listę tematów. Uważam, że im bardziej naturalnie będę przedstawiał temat domów z Bali,
tym lepiej wyrobicie sobie tą taką właściwą opinię na ich temat i tym łatwiej będzie Wam podjąć decyzję, czy to ma być dom z bali, czy jednak dom murowany, w jakiej technologii miałby być wykonany dom z bali, czy z grubych bali, płaskich, okrągłych, w jakiej technologii łączone i tak dalej, i tak dalej. Po to jest też ten kanał, że wiele osób czasem nie widząc takich rozmów, wywiadów czy porad na temat domów z bali, nie podjęłaby decyzji o budowie takiego domu. Pamiętajcie też, że na tym kanale wiele tematów nakreślam dość ogólnie, po to, żeby Was gdzieś zaciekawić tym tematem, a już często takie bardzo szczegółowe kwestie dotyczące już aspektów technicznych zapraszam na balejdetale.pl albo po prostu do kontaktu osobistego. I na koniec chciałbym podziękować pani Marii Gricz, która w Polsce ma licencję na budowanie domów z bali według technologii pana Irwina Toma, Holtz 100. Dziękuję też za książkę, którą dostałem. Na pewno ją przeczytam bardzo dokładnie. Temat domów z bali z drewna księżycowego nie jest mi obcy, ale z pewnością jakby pogłębienie wiedzy na ten temat jest bardzo, bardzo kluczowe. W miarę możliwości oczywiście takie komentarze też padały, żeby warto byłoby zrobić materiał na temat takich domów. Jest ono na mojej liście, myślę, że będzie on realizowany, ale jeszcze kiedy to nie chcę obiecywać. Na dziś to już wszystko. Za niecały tydzień będzie szkolenie w Bieszczadach, z którego postaram się przygotować Wam też obszerną relację. Materiałów na pewno będzie dużo. Tymczasem za tydzień postaram się Wam dać filmik z jednego z domów z bali, który mam już też nagrany. Uciekam dalej do pracy. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.